drodzy, w dzisiejszym odcinku zrobimy mega szaloną rzecz. Ponieważ postaramy się odwzorować piosenkę Paliona Zielone, czyli jego najnowszą nutę, w Minecrafcie i zobaczymy, jak nam się to uda. Postaramy się to zrobić za pomocą tych takich bloków, tych notebooków takich do grania. Nie wiem, czy jest to w ogóle możliwe, więc zaraz przejdziemy do odcinka, ale zanim zaczniemy, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ zaraz te 200 tysięcy będziemy mieli nabite, brakuje nam naprawdę mega mało. Więc najlepsze, co możecie teraz zrobić, to zostawić suba, prawda? Zostawcie też oczywiście łapkę w górę. No moi drodzy, no dołączcie do grona, który nabije te 200 koła subów i zostawi teraz piękną łapkę, żeby mieć lepszy dzień. Patrzcie na to 2 sekundy, na te dwie czynności, okej? Okay? Raz, dwa, coś tam źle pokazałem chyba. Koniecznie też podajcie na Instagrama, a się wyświetla tutaj, bo tam mamy już 30 tysięcy obserwujących, czyli też cel tego roku dobity. No ale można byłoby nabić trochę na plus, prawda? A tam za niedługo będzie fotka, kto chce zobaczyć, to zapraszam. W każdym razie w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, postaramy się odwzorować piosenkę Paliona z notebooków. Wejdziemy zaraz do Minecrafta i zobaczymy, czy jest to w ogóle wykonalne. Będziecie ogólnie oglądać mój pulpit też w stronę tutaj odcinka. No ale to z tego względu, że właśnie chcę wam pokazać cały proces, który będziemy musieli zrobić, żeby tą nutkę stworzyć, prawda? Więc wbijamy do Minecrafta. Dobra, jesteśmy w Minecrafcie, stwórzmy sobie jakiś nowy świat. Dajmy sobie oczywiście kreatywa, dajmy sobie super flata, bo tak nam się będzie najłatwiej to tworzyć. Byle jaka nazwa, to nie jest nazwa. Tu mamy Sida, dobra, tutaj byle jaka. Kurde, nie umiem tego zrobić. 3, 2, 1, dobra, tutaj kreatyw, super flat, dobra. Generuje nam się świat i zobaczymy, czy jesteśmy w ogóle w stanie odwzorować tą piosenkę w Minecrafcie, ponieważ no wiecie, no jest to różnie, różnie z tym bywa, prawda? Jest to trochę roboty na pewno, więc zaraz wejdziemy, zobaczymy po prostu, jak będziemy to mogli zrobić. Dobra, a więc, moi drodzy, jak leci zielone, każdy wie. Teraz bierzemy sobie notebloka, no i ogólnie normalnie robilibyśmy to w ten sposób, prawda? Ustawiając to, prawda? No byłoby troszeczkę z tym roboty, że wiecie. O, wiecie, i teraz by nam to leciało ładnie, nie? No ale moi drodzy, no tak to my tego nie będziemy oczywiście robić. My musimy się w jakiś sposób wycwanić. Wycwanić i zobaczyć, czy jest to w ogóle realne, bo jakbyśmy tak mieli zrobić to wszystko. I wiecie, no ogólnie to się robi tak, że bierze się na przykład redstone'a. Tutaj sobie możemy go wziąć, proszę bardzo. Odpalamy tak. Łączy się to wszystko, tak? To chyba tak było? Tak to się kurde robiło, nie pamiętam. A, nie, to się nie tak robiło. Tymi to się robiło. O. Tak się robiła piosenkę. No to jeżeli tak byśmy mieli robić, to by nam troszeczkę to czasu zajęło, więc dajmy sobie też difficulty PAC full, peaceful. Dobra, no i spróbujmy, moi drodzy, zobaczyć na necie, czy nie ma tam jakiegoś poradnika na przykład do czegoś takiego. Głównie co, moi drodzy, będziemy potrzebować, to oczywiście nutkę Palion Zielone. Zielone, ja już się oczywiście do odcinka przygotowałem i tą piosenkę. Mamy piosenkę Zielone teraz na necie i musimy ją skonwertować w jakiś sposób do Minecrafta. To nie będzie proste, ale zobaczcie. Ona leci, nie? Dobra, nie, to nie jest mi z reakcji, nie będziemy na to reagować. I ja już, moi drodzy, przed odcinkiem znalazłem dwie rzeczy. Przede wszystkim potrzebujemy tą piosenkę skonwertować z MP3, czyli MP3 to MIDI konwerter. To potrzebujemy, to jest właśnie ta strona. To nie jest żadna reklama, tak? Po prostu to nam będzie potrzebne. Zaraz wam powiem, do czego to, moi drodzy, nam będzie potrzebne. A dalej potrzebujemy jeszcze ją pobrać, więc potrzebujemy YouTube konwerter MP3. Bierzemy nutę od Paliona i po prostu ją konwertujemy na MP3, żeby móc ją pobrać. Dlaczego? Zaraz wam pokażę ogólnie, o co w tym chodzi. O, i teraz mamy tą piosenkę pobraną na szybko. Słyszycie? Leci sobie, nie? Tak jest, okej, no i dzięki temu teraz, moi drodzy, możemy na przykład przejść dalej. A dalej przechodzimy w taki sposób, że jesteśmy teraz na tej drugiej stronie, proszę bardzo. I ona nam przekształca MP3 na MIDI, czyli taki dźwięk jakby właśnie tych notebooków z Minecrafta, czyli takie granie jakby na pianinku. No tak ja to zrozumiałem, no ja nie jestem muzykiem, więc nie wiem totalnie. No ale dobra, wybieramy ją tutaj z naszego komputera. To jest to. No i moi drodzy, będziemy to konwertować i zobaczymy, moi drodzy, co się wtedy stanie. Ogólnie nutka widzimy, że ma tutaj 4 MB aż pojemności, naprawdę bardzo sporo. No i moi drodzy, klikamy konwert. Klikamy konwersację tego pliku. Ja już tutaj robiłem wcześniej, to co działa, więc dlatego tutaj są takie dwa pokazane. No ale wy jak będziecie chcieli na przykład jakąś piosenkę sobie pobrać, nie? Znaczy zrobić w Minecrafcie, no to zobaczymy, czy to w ogóle jest możliwe przez właśnie takie strony, bo ja sam nie wiem, nigdy tego nie robiłem, nie? Więc może być śmiesznie. Zobaczymy, co nam w ogóle wyjdzie, bo no jest śmiesznie. Później musimy pobrać taki program. To jest Notebook Studio. Nie wiem, do czego to w ogóle jest, nie? Ale zaraz, moi drodzy, wszystko obczajemy. Mam nadzieję, że to wszystko będzie działać i nie będziemy miał żadnego wirusa. No ale skoro nam się ten plik dalej konwertuje, no to zapraszam was do mojego Instagrama, tak? Oczywiście link jest w opisie. Moi drodzy, subskrybujcie też kanał. No, bo 200 koła, na 200 koła miałem ja robić piosenkę. Ale wbijecie tak szybko te słupy, że nie wiem, czy zdążę. O, dobra, mamy to. No i teraz klikamy download i sprawdzamy, co my tutaj będziemy, moi drodzy, mieli. Lecimy z tematem. Cyk, dobra, mamy to pobrane, okej. I teraz, moi drodzy, wchodzimy w dziwną aplikację i wgrywamy tutaj tą piosenkę, w ogóle, dobra. Ona się już tutaj wgrała, z tego co widzę. Ale jak ja mogę w ogóle pójść do początku tej piosenki, chyba? Dobra, to jest niby... O nie, co ja zrobiłem? Kurde, tu się stawia jakieś bloki. Czekaj. To miało być Palion Zielone, jak co?
Chyba nam nie wyszło, widzowie, ale dobra, to zobaczymy, jak to wygląda w Minecrafcie. Na schematik. Spróbujemy to zeksportować i zobaczymy, co się tutaj stanie, moi drodzy, naprawdę, ale dobra. Nie wiem, co tutaj jest. Czekajcie. Nie wiem, no co chodzi z tym tempem, ale dobra. Po prostu zapisujemy to na pulpicie, nie wiem, zielone. Schematik mamy, no i teraz go musimy wgrać. Schematik powinien być wgrany, więc idziemy sprawdzić, czy on w ogóle będzie działać. No oczywiście do tego potrzebny taki program jak Word Edit, taki mod, to jest mod bardziej, nie program. No ale dobra, sprawdzamy, jesteśmy na serwerze, znaczy na singlu. I teraz tak, to było schem, czekajcie, schem, load, zielone chyba. Dobra, mamy to, no i sprawdzamy, paste. Czy postawiły nam się notebloki? Ej, postawiły nam się notebloki normalnie z piosenką paliona zielone. Dobra, czekajcie, sprawdzimy, czy to w ogóle działa. Dobra, powinno nam wyjść palion zielone w Minecrafcie, ale do pytania, czy to zadziała. Zobaczcie, ile tutaj jest bloków. Ej, naprawdę, dobra. Wydaje mi się, że to powinno zadziałać i powinniśmy otrzymać tutaj zielone paliono, ale naprawdę nie wiem, czy to jest w ogóle tutaj, moi drodzy, możliwe. Dobra, sprawdzamy, trudno. Klikamy w guzik i sprawdzamy, co nam poleci. Mam nadzieję, że to będzie nuta odpaliona, bo jak nie, no to będzie grubo. Dobra, sprawdzamy. Lecimy z tematem, czekajcie, czy wystarczy kliknąć? No nie wiem, tak średnio chyba. To jest jakaś przyspieszona wersja chyba. Zielone, zielone, robię sobie zielone. Nie, no to w ogóle nie pasuje, Boże, co ten program nam zrobił tutaj na syf. Nie, to totalnie nie pasuje, to nie wyszło. Czekajcie? Ej, tam słychać to zielone. Ta piosenka jest faktycznie zmieniona w to, tylko jest strasznie szybko przyspieszona. Jest tam, jak się wsłuchacie, to teraz leci refren odpaliona. Ja wam podgłośnie. Ej, naprawdę by to mogło. Ej, ma to rację, działa bytu. Ma to rację, działa bytu. Dobra, palią zielone nam może nie pykło, ale spróbujmy inną piosenkę odpalenia, która może była troszeczkę prostsza w odczycie. Na przykład, nie wiem, jakieś ale. Weźmy sobie te ale, dobra, lecimy jeszcze raz. YouTube Conventer, dobra, wbijamy sobie tutaj, proszę bardzo, elegancko. Dajemy tutaj, oj, nie tutaj, dobra, tutaj dajemy linka na MP3. I spróbujmy zobaczyć, czy to nam zadziała, ponieważ jestem mega ciekaw. Wydaje mi się, że te zielone nie zadziałało z tego względu, że tam jest strasznie dużo takich, no szybkich momentów, nie? Ale wiecie, ale naprawdę wyglądało to przez chwilę. Dobrze, dobra, sprawdzimy, czy nam się teraz to uda zrobić. Dobra, klikmy, pobierz. Dobra, i teraz wchodzimy znowu na MP3 to mini, dobra, tutaj możemy sobie te dwie już usunąć. Dajemy sobie nasze palion ale i sprawdzimy, czy to nam działa. W międzyczasie włączmy sobie tutaj nowy plik. To sobie włączmy new song, dobra, okej. A, bo musimy wtedy, okej, dobra, no to chwila, dobra. New song. Nie, ty nie chcemy zapisać. Dobra, okej, dobra, mamy nowe lobby. I teraz rozpoczynamy konwersję, ale na te MIDI jakieś, na ten plik MIDI. I sprawdzimy, co się, moi drodzy, wtedy stanie. Dobra, mamy naszą piosenkę, pobieramy plik MIDI i eksportujemy go, dobra, dawajcie to. Import from MIDI. O kurde, to będzie grube. Dobra, i to jest ale, okej, dobra. Teraz ja totalnie nie znam się na tych, ale dobra, no dajemy import. Teraz dajemy, żeby to było, czekajcie. Dla mnie nie. Kurde, jakby to. Cześć, dajemy to do Minecrafta. Czy to pasuje w Minecrafcie? Ona mnie nie chce, ale mam plan. Ale duży portfel mam. Jestem zagram sam, ale mówię jej, ale na bank, ona mnie nie chce. Boże, nie, to jest totalny syf, widzowie, ale dobra. Dajmy to znowu na schematik, zobaczymy, co się stanie. Po prostu spróbujmy, nie? Spróbujmy po prostu totalnie dać znowu. Czekajcie, jakby to teraz nazwać ale, żeby się nam łatwiej zapisało. Okej, mamy to i weźmy to jeszcze raz do Minecrafta, tym razem z ale. Dobra, wbijamy na nasz serwer z ale tym razem, z ale w naszym folderze. Spróbujemy zrobić i spróbujemy postawić, tylko musimy to troszeczkę odlecieć tutaj, żeby nam się tam to nie pomieszało z zielone. No ogólnie nie działa to najlepiej, jak widzieliście, widzowie. No najlepsze to nie jest, ale dobra. Schem, load, ale, dobra, mamy i teraz paste. Dobra, wpisujemy paste. Dobra, mamy postawione, moi drodzy, ale. Jezus święty, jak to wygląda dziwnie. Dobra, spróbujmy zagrać ale, czy to zagra nam. Dobra. Nie wiem, mi to, widzowie, totalnie nie brzmi jak ale chyba te programy nie działają i nie da się odsterować tej piosenki w taki sposób w Minecrafcie. Chyba się, widzowie, nie da.
Chyba się widzowie naprawdę nie da, ale dobra, no słuchajcie, no... Nie, to nie brzmi, nie, widzowie, to nie brzmi, słuchajcie, ale przynajmniej podjęliśmy próbę, tak? Podjęliśmy próbę, jeżeli dobijecie tutaj maksymalną dużą ilość łap, to ja wtedy postaram sam ręcznie się odwzorować piosenkę Paliona Zielone w Minecrafcie, sam te notbloki zbuduję, postaram się to odwzorować, a wy, jeżeli chcecie mieć taki właśnie odcinek, no to zasubskrybujcie, zostawcie łapkę, no i mam nadzieję, że wam się podobała nasza próba przynajmniej uzyskania tej piosenki, bo dzisiaj nam niezbyt wyszło, chociaż tam te zielone to momentami brzmiało naprawdę jak ta piosenka, no ale to już totalnie, ja nie wiem, co to jest za krap. Moi drodzy, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, miłego dnia, do usłyszenia, siema.